Jak bardzo podobny jestem teraz do tego, jak wyglądałem kiedyś. Dokładnie, tak dzisiaj o tym porozmawiam. Mam swój Instagram, który ma prawie 500 zdjęć i na nim są różne zdjęcia, różne kompromitujące. Może trochę, chociaż ja tej kompromitującej się troszeczkę pozbywałem, nie ukrywam. Ale jest tu wiele starych zdjęć, więc będziemy mieli okazję zobaczyć, jak się zmieniłem przez te wszystkie lata, bo ja na YouTube jestem 6 lat. Ten Instagram ma może nie 6 lat, ale też całkiem długo. Dobra, zaczyna się od jakiegoś jedzenia. To pamiętam, jeszcze są czasy, kiedy mieszkałem w Wrocławiu. W ogóle patrzcie, ile to jest lajków. 780 lajków. 707 lajków. 800 lajków. To były czasy, kiedy absolutnie nikt mnie nie lajkował. I w ogóle to jest bardzo mało komentarzy. Patrzcie, 7 komentarzy, 13 komentarzy. Ja miałem wrażenie, że nikt mnie nie ogląda. Już wtedy miałem całkiem sporo widzów, bo to już było ponad 100 tysięcy widzów miał, na pewno. Dlatego, że tutaj widać właśnie prezent, który dostałem na 100 tysięcy widzów. Takie właśnie paczki kiedyś się dostawało. Teraz też chyba się dostaje takie podobne. W sensie dostaje się dalej to, o to, ale nie wiem, czy dostaje się plecak i tak dalej. Nie mam pojęcia. Co to mam dalej? Tutaj mam chyba pierwsze zdjęcia, które wrzuciłem do internetu w ogóle z sobą. Znaczy ja te pierwsze to chyba w ogóle usunąłem. Nie jestem pewien, czy je usunąłem, czy nie. Chyba tak, ale na pewno to zdjęcie to jest jedno z pierwszych, które wrzuciłem, dlatego że one było robione, żeby sobie też wkleić na mój kanał z coverami, tam gdzie śpiewam piosenki. Jeżeli nie znacie tego kanału, to możesz zobaczyć, ale tam nie ma jakichś wielkich, porządnych superprodukcji. W każdym razie tam robiłem sobie zdjęcie na okładkę, chyba wtedy też sobie zrobiłem zdjęcie właśnie to, które robiłem w ogóle samowyzwalaczem. Zobaczcie, jaki to jest biedny dzidziuś bez okularów, jak to było biedne dziecko. Czy ja się wiele zmieniłem? Chyba nie, w ogóle ubrałem bluzkę z tamtych czasów, bo dawno tej bluzki nie ubierałem. No, to jest takie moja bluza czy polo, nie wiem jak to się nazywa, które właśnie miałem i nosiłem, jak mieszkałem jeszcze we Wrocławiu. Więc zobaczmy, co tu jeszcze ciekawego jest. To jest na przykład zdjęcie w łazience we Wrocławiu, w moim mieszkaniu, w którym byłem. Te mieszkanie to był w sumie syf. W porównaniu do tego, co widzicie teraz tutaj, to mieszkanie to było, ono nie było złe, było generalnie w miarę okej, ale w porównaniu do tego, co widzicie tutaj u mnie na przykład, to tam było strasznie, dlatego ja też się nagrywałem z kamerką, bo tam po prostu było okropnie to wszystko wyglądało, dlatego nie chciałem tam nagrywać. Ale zobaczcie, iPhonik jest, bluza jest, jaki w ogóle, co ja miałem na głowie, widzicie, to co miałem na głowie? Właśnie ja mam teraz inną fryzurę, ale głównie dlatego, że po prostu łatwiej jest ją uporządkować i łatwiej jest ją utrzymać. Kiedyś właśnie miałem takie shitowate jakieś szopy, tylko dlatego, że to czasem wyglądało fajnie na zdjęciach, ale tylko na zdjęciach, bo w praktyce nie dało się tego utrzymać, to się ciągle rozwalało. A to jest pierwszy w ogóle meetup, w sensie to nie jest meetup, tylko to jest Orange Video Fest, chyba drugi jaki w ogóle był, albo pierwszy, chyba pierwszy, nie jestem pewien. W każdym razie to był pierwszy w ogóle moment, kiedy ja byłem na meetupie jakimkolwiek i ludzie nie znali też za bardzo mojej twarzy. W związku z czym ja się spodziewałem, że bardzo niewiele osób do niej podejdzie, aczkolwiek byłem zaskoczony, bo parę osób do niej podeszło, tam nie wiem, z parę dziesiąt może, nie jestem pewien w sumie, ale nie było ich dużo, ale też ja nie byłem jakiś bardzo rozpoznawalny, więc to też inna sytuacja, ale to były te osoby, które tutaj są właśnie na tym zdjęciu, czyli te dziewczyny wszystkie. Jeżeli dali mnie oglądać i siebie rozpoznajecie, to szacun, jesteś już bardzo z nami długo. To jest jedno z pierwszych zdjęć, które rzuciłem. W ogóle chodziłem wtedy do fryzjera takiego, w sensie, no to był normalny fryzjer, tylko że nie dawałem mu żadnych znaków, jak mnie obcinać. Efektem było coś takiego, co nie wygląda nawet tak źle w sumie, jak tak patrzę. To ja nawet nieźle to wyglądało. Ciekawostka jest taka, że wtedy byłem chudszy o jakieś 2-3 kg. Wiem, że to dziwnie brzmi, bo ja dalej jestem chudy, aczkolwiek wtedy byłem jeszcze chudszy, więc jak sobie to wyobrażacie, to podziwiam. Tutaj patrzcie, jak próbowałem być sexy. To jest moje pierwsze sexy zdjęcie. Jakieś hashtagi, zobaczcie. Shio, Black, SH, YouTube, Maciek, White. Nieźle. Niezły bydlak był ze mnie, trzeba przyznać. Ale to jest też pierwsze zdjęcie w ogóle, gdzie faktycznie na jakimś meetupie byłem z innymi youtuberami. Tutaj widzicie, jest Kajko, jest Kaja. I to był w ogóle IEM, z tego co pamiętam. Pierwszy IEM, na którym byłem. Całkiem fajnie się w sumie tam. Znaczy, nie był jakiś szczególnie ekstra ciekawy, ale było w sumie całkiem przyjemnie. A to w ogóle jest maskotka, którą dostałem od Pauliny. Pamiętam nawet jak wygląda ta Paulina do dziś, ponieważ ja jeszcze ją potem gdzieś tam spotykałem na różnych innych meetupach i dziewczyna właśnie zrobiła mi takiego misia. Nie wiem, czy ja go dziś tutaj nie mam przypadkiem. Dziś to chyba był. Nie no, musi gdzieś być widocznie gdzieś indziej położony, ale na pewno go dalej mam, tego misia, bo to jest właśnie miś z wyszytym serem i to był w ogóle mega prezent, bo do niego była dołączona taka właśnie taki liścik, bo tam troszeczkę widać z tyłu, gdzie tam Paulina napisała jakieś rzeczy. To był praktycznie pierwszy prezent, jaki dostałem od jakiegoś widza, czy tam fanki, jak zwał, tak zwał. I to było mega. To było naprawdę fajne, miłe. Bardzo, jeżeli Paulina to oglądasz, to bardzo miło, że coś takiego zrobiłaś. To był punkt milowy w mojej twórczości internetowej. To jest dobre pytanie. Czemu ja robiłem takie zdjęcia? Widzicie to zdjęcie? A nie ma tu ani uśmiechu. Ja mam jakiś wzrok, jak miałem się zaraz rozpłakać. Czemu ja robiłem takie zdjęcia? I najlepsze jest to, że ja to wysłałem takie zdjęcia i ludzie to potem umieszczali na jakichś akinatorach, czymś takim i to wyglądało strasznie. Ja byłem po prostu taki, nie wiem, jakiś... Nie wiem, czemu ja to robiłem. To było strasznie dziwne. Te włosy w ogóle... To jest absolutny chaos. To nie wiadomo, co się dzieje, bo one nie
niby są krótkie, ale zarazem długie po bokach. Nie wiem, jak kazałem jej obcinać, to była jakaś tragedia totalna. Tu mamy więcej przykładów. To wygląda w ogóle, jakbym nie umył włosów, a najlepsze jest to, że ja, to był w ogóle w jakimś hotelu, widzę, spałem wtedy, nie wiem, co to było za ten, co to było za dzień, ale to było na jakimś wyjeździe najwyraźniej, ale ta fryzura to jest jakiś totalny shit. Widzicie to gówno? Jeszcze ta mina, widzisz tą minę? Co to jest za gówniana mina? Ja w ogóle tego tak nie ogarniam, czemu ja robiłem takie miny, ale zrobiłem. To wygląda jak, nie wiem, jak ryba, wygląda jak ryba, szeroko otwarte oczy, jakiś dziubek, to było idiotyczne. Nie wiem po co, nie wiem czemu nie usunąłem tego zdjęcia, bo ja z tych zdjęć, które były najgłupsze, to usuwałem potem, ale tego nie usunąłem, a jest... co najmniej dziwne. O, tu już zaczynałem nagrywać z green screenem. Zaczynałem nagrywać quizy w ogóle i też nie wiem, co no, we mnie wstąpiło, że wrzuciłem takie zdjęcie na Instagram, bo wygląda dosyć gównianie, ale pamiętam, że to były moje pierwsze chwile, gdzie wiecie, quality, starałem się robić lepszą jakość, wiecie, miałem tło ze sobą, nagrywałem lustrzanką, a nie iPadem jak wcześniej, więc to było takie, wiecie, niezły progres. Tu się przeprowadziłem z powrotem do Zielonej Góry. I kolejne, no zobaczcie to. Ja najlepsze to, że ja jak widziałem takie zdjęcie, na przykład to zdjęcie, to ja uważałem, że ja wyglądam świetnie na tym zdjęciu, że ja żałuję, że nie wychodzę na każdym zdjęciu właśnie tak. Boże, to, że to wygląda okropnie. No to jest jakiś syf na głowie. W ogóle czemu ja myślałem o tym, że to może wyglądać dobrze? Teraz mam, zobaczcie, jestem taki uporządkowany i fantastyczny, prawda, widać, jak na przykład chodzę z takim zeszytem na uczelnię, tak, śmieją się ze mnie, bo wygląda strasznie dziecinnie, ale wtedy nie ogarniam, co w ogóle we mnie wstąpiło, że to tak wyglądało, no ale nie wiem, taki byłem, nic nie poradzę, tak stwierdzałem, że to wygląda spoko. W ogóle wystająca spod swetra koszulka biała, co? Ja nie wiem, co ja nie rozumiem, bo nie rozumiem. Najlepsze to, że te okulary, które mam na sobie na tym zdjęciu, one były tak zjechane z boku. Ja gdzieś to chyba powinien też mieć, ale nie chcę mi się już tak bardzo szukać, ale one właśnie tutaj z boku, jak jest bok tych okularów, to one były takie całe zaszurane. Ja nie wiem od czego, ja ich nie szurałem, one po prostu same się tak robią. To z kolei wygląda, jakbym się nachlał. To wygląda, jakbym był na kacu albo się nachlał, nie? Mam jakąś wartą paczkę z tyłu, nawet nie wiem do końca, co to jest. To jest chyba full cup, który młody zamówił, bo to jest w ogóle w pokoju młodego chyba, tam stoi drukarka, mi się wydaje, nie jestem pewien, ale no nie, nachlałem się, przyszedłem do pokoju młodego, w ogóle to jest tak idiotyczne, ja tak tego nie ogarniam, czemu ja w ogóle takie rzeczy robiłem. Jeszcze napisałem, że ja odpoczywałem, niedługo będę musiał przejechać całą Polskę, dlatego znałem gdzieś mikrofonik do kamery, może będzie więcej vlogów. I najlepsze jest to, że ja mówiłem wtedy, że będę nagrywał więcej vlogów, a nie nagrałem wtedy żadnego vloga, nic, nie nagrywałem żadnych vlogów, nie wiem, czemu ja w ogóle tak gadałem. Ja się oszukiwałem przez jakieś 2 lata, że będę nagrywał vlogi, o, będę nagrywał vlogi i do dziś nagrywam tych vlogów. Coś nagrałem już ich parę, więc można uznać, że gdzieś tam trochę z vlogów nagrałem, no ale nie aż tak dużo. I to jest ten moment, kiedy zdobyłem okulary przeciwsłoneczne. Zobaczcie na to. Obklapnięta fryzura, walnąłem sobie okulary przeciwsłoneczne, lekko błyszczące oko wystaje z okularów. Powiedziałbym, prawdziwy gentleman. Ludzie pisali, Photoshop, fajne to zdjęcie, ale masz małe palce. No co poradzę, no mam to mam. Te zdjęcia, które już są tutaj, to już są zdjęcia, na których powoli zacząłem ogarniać niektóre rzeczy. Już zacząłem, wiecie, dbać o to wszystko, dbać o wygląd, dbać o zdjęcie, żeby w miarę fajne. Chociaż dalej wychodziły mi na przykład takie rzeczy jak to. Nie wiem czemu, ale to ma chyba tylko 3 komentarze. To jest bardzo fajne zdjęcie, bo to jest zdjęcie ze świąt, kiedy z młodym... zrobiliśmy taką akcję w rodzinie, że ja się przyprawiam ze świętego Mikołaja, jeździliśmy tam po dzieciach różnych w naszej rodzinie, rodziny właśnie, i rozdawaliśmy im tam jakieś, przywoziliśmy im prezenty. Wyglądało to, kochani, mega fajnie. Zobaczcie na taki cool Mikołaj, kciuka tutaj w górę pokazuje, młody, prawilny elfik, że młody, jaki w ogóle był młody wtedy. Patrz, jaki elegancki gonzo, nie wiem, co chodzi z tą miną, wygląda jakbym właśnie walił klocka w portki, ale... Ale tak to się ubrałem, a też napisałem nawet, zobaczcie, tak ta kretyńska mina też się w to wlicza. Okej, czyli to był żart, dobra, to był żart, bo już się bałem, że na serio. Bo ja wiele takich min robiłem na serio, dlatego jakby się zastanawiałem, czy to robiłem na serio. Jeszcze miałem stare okulary z tego, co widzę. No, na przykład takie zdjęcia też wpadały w... Nie, chciałem chyba poprawić wam humor, tak mi się wydaje. Ten dziubek, tutaj proszę, zanik brody mam na przykład. Oczy wrócone, jakieś palce wystają. Nie wiem, jaki był cel, ale... Co się starałem? I zerknijmy już na ostatnie zdjęcie, wypiszmy sobie jakieś takie hardkorowe stąd. O, proszę, jakie piękne zdjęcie. Nagi Maciek, księżniczka. Tu już zacząłem być takie, wiecie, bardziej komediowy, więc to jest spoko sprawa. Już tak przestałem traktować te zdjęcia na Instagramie tak poważnie, strasznie już nie chciałem być cool, tylko stwierdziłem, że będę robił gówno, tak samo jak robię na kanale, więc stwierdziłem, nice, tak zróbmy. I tym pięknym zdjęciem z szarańczą kończymy dzionek, ponieważ jedliśmy szarańczę, pamiętam, był taki dzień, że spotkaliśmy się z kolegą
kolegami, kolega nas zawołał, bo kupił żywe szarańcze, więc stwierdziliśmy, że je zjemy. Były całkiem smaczne w sumie, więc jeżeli ktoś chce zjeść szarańcze, to bardzo polecam. Ja tymczasem już wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli w ogóle chcecie, żebyśmy wrócili do starych zdjęć albo starych nagrań, na przykład z młodym, wzięli jakiś album i przejrzeli ten album, bo tam będą mega dziwne i kompromitujące i kozackie rzeczy, to napiszcie w komentarzach, ponieważ ja bardzo jestem chętny na zobaczenie czegoś takiego. Tymczasem pamiętajcie o zostawieniu lajka i subskrypcji oraz dzwoneczka, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Tutaj dzwoneczek mam bimba normalnie, jak dzwonek bydlacki, dzwonek, dawać gitara się ma kliknięcie. Teraz będę się starał robić odcinki dla was częściej, więc jeżeli macie jakieś pomysły, jakie rzeczy mógłbym porobić, to piszcie w komentarzach. Oczywiście są to wszystkie rzeczy, które mogę robić. Vloga, jakieś challenge, jeżeli macie jakieś wyzwania do mnie w ogóle, to napiszcie w komentarzach, ale takie wyzwania, wiecie, sensowne, a nie jakieś idiotyczne w stylu Żygaj do wiadra challenge albo kondom challenge, ponieważ tego nie będziemy robić, bo jesteśmy quality content, kochani. Quality content, szanujmy się, prawda? Co na ten temat sądzi Grzesiek? Grzesiek? Więc trzymajcie się i na razie.